Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest poniedziałek, 22 lipca. Zaczynamy. Pamiętacie taką piosenkę irlandzkiej kapeli, w której śpiewali Tell Me Why I Don't Like Monday? A właśnie dzisiaj mógłbym powiedzieć, dlaczego nie lubię poniedziałku. Ponieważ właśnie pakujemy się na wakacje, lecimy w środę, no i po jakieś takie przeciwności losu nas spotykają. Problem z autem. Córka dostała temperaturę i to tak nie są to rzeczy mile widziane właśnie przed, bezpośrednio przed wyjazdem. Ale damy sobie z tym jakoś rady. A dzisiaj jeszcze chciałem Ci opowiedzieć, w jaki sposób pakuję się na wyjazdy. Na szczęście o całą rodzinę dba moja żona i chwała jej za to. Natomiast ja, jak gdzieś wyjeżdżam, to zawsze sobie robię listę rzeczy, które chcę zabrać. Listę robię dużo wcześniej, parę dni wcześniej, tak żeby móc na spokojnie się zastanowić, co mi będzie potrzebne, co bym chciał zabrać. A na samym końcu odznaczam tylko, czy wszystko wziąłem. I dla mnie w sumie najważniejsze rzeczy to są takie rzeczy, dokumenty, w tym wypadku paszporty. Plus ubezpieczenie dodatkowe na wypadek jakichś nieprzyjemności i OC, gdyby dla dzieci, żeby w razie gdyby coś zbroiły, to jesteśmy również tym ubezpieczeniem chronieni. No i takie rzeczy finansowe. Tutaj przed wyjazdem zawsze staram się odchudzić swój portfel, wyciągam z niego rzeczy, które mi w ogóle nie będą potrzebne za granicą. Jakieś karty dodatkowe, których na pewno nie użyję. Zostawiam sobie tylko jedną kartę kredytową i jedną kartę Revolut. Revolut jest to taka platforma do wymiany walut. To jeszcze nie jest bank, ale taka instytucja finansowa, gdzie możemy sobie łatwo wymieniać waluty i później tą kartą płacić w lokalnej walucie, jaka występuje w danym kraju. Nie jest tam pobierana żadna prowizja. Mają swój kurs wymiany, natomiast ten kurs jest w porównaniu do banków naszych, czy polskich, czy nawet kantorów, jest dużo atrakcyjniejszy, więc opłaca się używać tej platformy do wymiany. I oprócz tego, w zasadzie do tych kart bym nie potrzebował, bo mam je wszystkie w aplikacji Apple Pay na telefonie, natomiast no, w razie gdyby z telefonem coś przykrego się stało, no, to wtedy będę miał te fizyczne karty pod ręką. No i też staram się mieć trochę lokalnej waluty, jeżeli to jest jakiś kraj, powiedzmy, bardziej egzotyczne, no to jakąś uniwersalną walutę, trochę dolarów, trochę euro. I to w zasadzie wystarcza. O inne rzeczy się za bardzo nie martwię, ponieważ no, w obecnym świecie można sobie wszystko kupić na miejscu, tak? Nie ma jakichś problemów większych z dostępem do różnych rzeczy, więc jak zapomnę pasty do zębów, czy jak zapomnę jakiś skarpetek, to tragedia się nie stanie. Nie? Dodatkowo też należy pamiętać, czego nie wolno wnosić na samolot, bo w zeszłym roku miałem taką historię. Zrobiłem małe poruszenie przy skanerze, kiedy zobaczono, że próbuję przemycić w swoim bagażu podręcznym szwajcarski scyzoryk. Nie udało mi się go przemycić, zrobił się mały raban, skonfiskowali mi ten scyzorek i wyrzucili go od razu do specjalnego pojemnika. Nie miałem żadnych nieprzyjemności z tym, ale
związanych, natomiast bardzo długo żałowałem, bo to z jakiejś okazji dostałem ten scyzoryk nawet i bardzo go lubiałem i niestety w taki szybki sposób się go pozbyłem, dlatego w tym roku muszę pamiętać o tym, żeby swój scyzoryk schować do bagażu tego głównego. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!